Cześć, jestem Klaudia Tokanumno i już witam Was w szybkich odpowiedziach na wyrównania reakcji chemicznych przedstawionych na schemacie. I zaczynamy od górnego wiersza. Czyli mamy CH3, CH2 i znów CH3. Czyli alkan, a dokładniej propan plus chlor. Co nam tutaj powstanie? Jest to reakcja przyłączenia, czyli powstaje nam tutaj chloropochodna. Będziemy mieć CH3, CH2. I teraz tak, pozbywamy się jednego wodoru, przyczepiamy tutaj jeden chlor. Jest ta chloropochodna i ten wyparty wodór łączy nam się z niewykorzystanym chlorem, tworząc kwas chlorowodorowy. Teraz oczywiście nasz produkt główny. I teraz lecimy to. Czyli mamy CH3, CH2, CH2Cl i dodajemy NH3. Gdzie CH3, CH2, CH2, do którego bezpośrednio zostaje przyczepione. Kation NH3 plus, no to Cl minus, bo tutaj to jest jako anion. Przepisujemy to znowu. Ok. I dodajemy NaOH. I my tutaj mamy pokazane, co się z tym wydarzy. Że znów mamy początek, czyli to będzie CH3, CH2, CH2, do którego mamy grupę NH2, czyli powstaje nam tutaj amina, plus woda, plus sól. Ok. A teraz na dole. Ok. I tutaj mamy R1. Już Wam pokazuję, jaka jest różnica. No to zaczynamy od początku. Tu nam się nic nie zmienia. Powstaje nam dokładnie to samo, co u góry. Tylko, że będziemy to musieli inaczej rozpisać. Gdzie tak? CH3 do środka nam wejdzie CLK, skoro tu jest R1 i będzie CH. Stąd zabieramy jeden wodór CL, czyli tutaj kończy się to jako CH3 i wtedy mamy też HCl. Ale tutaj chlor został przyłączony do pierwszego atomu węgla, a tutaj do drugiego. Taka w tym jest różnica przez ten indeks dolny, który tutaj mamy. Przepisujemy. Po prostu pokazuje, że to muszą być dwa inne początki. Ok, i teraz tak. Tutaj zostaje nam te CH. Dajemy nawias. Przyczepiamy tutaj NH3 plus Cl minus nam się dzieje. No i dalej mamy tutaj te CH3. Tak było wcześniej, tylko że teraz to mam w innym miejscu, tak jak mówiłam. I dodajemy tutaj, tak jak i wcześniej, NaOH. I tutaj w nawiasie nam zostanie NH2 przyczepione do tego. CH3. No i tutaj już według schematu
NH2, czy H2O i NaCl. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.